Hej, witam was serdecznie, z tej strony Sara, której głos umiera i jest ze mną Wojtasza. Ja umieram w swojej duszy i Luiza. Gej. Tak. Myślałem, że coś oryginalnego dołożysz do cegiełki. I nie zawiodłem się. Dobra. Nie zawiodłem. Takie pytanie, która z nas zdobywa prowincję Harima? I które z nas miało iść? Co planujemy, bo ja już troszeczkę się nastawiałem, że będę musiał się tutaj ścigać z tobą, ale prawda jest taka, Znaczy myślę, że lepiej się dogadać, co jak zajmujemy i po prostu sobie się współpracować, co nie? O mój Boże, Sara, cywilizowany Hun w tym momencie. Dobra, to tak jak niemieccy przedsiębiorcy w 39 zaczniemy dzielić sobie Francję, tutaj jest od noga do tsu, tamby, tak? I dalej już jest nasz sojusznik, nie? Znaczy nasz sojusznik dostał w dupę, bo tutaj zaraz jest frakcja Matsue, która jest cesarską awangardą. Ja mógłbym zrobić coś takiego, że tą swoją nową armię samurajską dołożę do niej potężną artylerię, nie? I samuraje będą chronić artylerię. I ja pójdę tą ścieżką Tamby i ruszę pomóc Obamie walczyć w Inababie z tą awangardą, nie? Ja mam tutaj jeszcze drugą armię i trzecią szykuję. Ty idź, ja bym na razie zostawił, szczerze mówiąc, Shikoku, na razie, nie? A spróbowałbym zajść Honsu jak najdalej. Pytanie, myślę, że ty weźmiesz Harima, tak w ogóle. Ja pójdę do Tanby w tej sytuacji, tak? I dalej za Obamę, nie? Znaczy, ja bym w sumie zajęła Harima i ściągnęła w sumie dodatkowe wojsko, by ruszyło na Shikoku jednak, bo oni mogą przejść lądem z Shikoku na Honsiu. Co? Nie było? A może było w podstawce? Nie, w podstawce tutaj nie było, ale w Hocie jest właśnie tutaj przejście. Znaczy tutaj. A, chcesz? Znaczy tak, ja mam 2,5 armii. Szykuję w sensie trzecią, nie? Z trzecim generałem. I pytanie, czy chcesz, żebym już teraz drugą gotową armię ci tam wysłał na pomoc? Dla pewności. Czy wolisz, żebym obiema armiami poszedł na północ, do Tamby, a trzecia armia by dopiero formowana by ci tam potem wspomogła? Raczej na północ i sobie. Zresztą za turę tam przejdzie mój szpieg, więc zobaczymy po prostu, jak to wygląda. Dobra. O czym dzisiaj, czy jeszcze coś ustalamy teraz? Nie, chyba wszystko. Ja puszczam turę swoją. O czym będziemy dzisiaj gadać? Bardzo skrótowo omówiliśmy Warhammera, zarówno fantasy, jak i sci-fi, czy 4K. 40K, przepraszam. I teraz jest jeszcze taki motyw z Warhammerem, że jakieś studio, nie pamiętam jak to dokładnie historia wyglądała, ale robili grę opartą na świecie Warhammera, po czym w trakcie produkcji doszło do konfliktów z prawami autorskimi. Ci twórcy, żeby nie tracić projektu, pozmieniali nazwy, pozmieniali trochę koncept świata, ale wzorowany oryginalnie na Warhammerze, tak powstał Warcraft. I Warcraft na Starcraft. Początku był Co Starcraft? To Starcraft był. Warcraft, jestem pewien, że taka historia Warcrafta była. Chyba, że i Starcrafta. Że, może ja analogicznie obie były. Słyszałem, te... że to Starcrafta, ale jak Warcrafta też to trochę kurwa żal. Ja Warcraftem, Warcrafta słyszałem historię w ramach tego Warcraft 3 Reforged, nie? A propos tego tematu, że taka historia Warcrafta była i tych pierwszych RTS-ów, że to miał być RTS Warhammera, tylko że się porypało z prawami autorskimi i zdecydowali po prostu pozmieniać pewne elementy świata i nazewnictwo, żeby móc dokończyć produkcję i ją wydać. I teraz pytanie, jaką macie opinię o samych RTS-ach Warcrafta i ewentualnie kolejnej grze, o której nie będę na razie mówił, żeby zachować temat na troszeczkę później? Szczerze? Znaczy ja osobiście, jeżeli światło Warcrafta mam trochę... tak i tak, bo mi się nie podoba, trochę mi lubię Blizzarda ogólnie, nie? Mhm. Tak, osobiście miałem przyjemność zagrania Warcrafta 3, tego klasycznego, nie?
i stwierdzam, że no. Absolutnie nie mam pojęcia, co ludzie widzą w tej grze. Znaczy, ja tu podtrzymuję w sumie zdanie ludzi, że według nas gra jest w sumie przehypowana. Dla mnie, znaczy w sensie właśnie ja też się zastanawiałam, myślałam takie, że to będzie przynajmniej takie średnie coś, nie? Ale szczerze, nie? W sensie naprawdę grałam w masę innych RTS-ów, jeżeli StarCraft przyznam. StarCraft jest świetnym RTS-em. No, i osobiście, mimo że jakoś specjalnie lubię świat Blizzarda i tak dalej, przeszłam StarCrafta 1 i jestem cholernie zadowolona z tej gry. Po prostu, choć klasyczną 1 i po prostu, ja pierdolę, świetnie ta gra wyszła, bardzo mi się podoba i zajebiście ją zrobili. Ciężko mi w ogóle opisać, jak dobra ta gra jest i to trzeba przyznać do niej. Ma swoje bolączki, ale wiadomo. Jest to naprawdę dobry, skomplikowany RTS i jak zagrałem w tym Blackout 3, to mam takie, że ej, w tym samym czasie wyszedł Spellforce 1 i mam takie, że jak to jest, że to tak, Blackout 3 jest tym niby RTS-em, wiesz, ponadczasowym i tak dalej, nie? Bo ja absolutnie tego nie rozumiem. Dla mnie taka jest, po pierwsze jest prosta, jest strasznie dupy i głupia, tak szczerze. W sensie, nie wiem, jakby próbowali zrobić, dla mnie najlepszy są tak ten fakt, że oni tam próbowali zrobić coś ala RPG-owego, nie? No. Z tymi postaciami. Ja mam takie, że w sumie Spellforce dopiero co zrobił, znaczy Phoenix dopiero co zrobił Spellforce 1 i wyszło im zajebiście i udało im się zrobić wszystko, czego nie zrobił Blackout. I to jest kurwa trochę, to sprawia dla mnie, że taka jest... I tutaj to, zostawiamy małe, nieznane studio z, w sumie już wtedy Blizzard był dosyć znanym tym deweloperem. Tak, takim rosnącym gigantem, nie? I szczerze, i autentycznie szczerze, grając Blackouta 3, nie wiem, poświęciłam na tego może 3 godziny mojego życia i właściwie stwierdzam, że jest to absolutnie niczym nie wyróżniający się RTS, nawet w swojej dekadzie. Znaczy, wiesz taka rzecz, która mnie najbardziej rozwaliła w tej zajebistej ponadczasowej grze? No. No. Można zaznaczyć do tych... zaznaczenia jednostek, bo są upośledzenia. Do 24 jednostek chyba, tak? Jakoś tak. Ja takie, serio? I szczerze... Nie... W RTS-ie? Tak. Ale głupie. Ale patrz, że Spellforce ma ograniczenie do 80 maksymalnie jednostek, nie? A może na to zdjąć, bo mody to chyba zdejmują niektóre. Że tam podnoszą te limity. A nie, jeszcze niektóre tam chyba do 100 ilość można. No dobra, ale w każdym razie masz armię złożoną z 80 żołnierzy plus bohaterowie, wszystkie możesz zaznaczyć. Tak, wszystkie możesz zaznaczyć, a przy okazji wszystko jest o wiele bardziej wyważone i przydatne, przez co każdy dosłownie żołnierz możesz mieć swoje zadanie jakby w tym łańcuchu armii, nie? W sensie, że te jednostki faktycznie uzupełniają się na polu bitwy, nie? I to jest fajne. I co nie jest fajne, to że w Warcraftie w sumie jak grałam i tak randomowo, totalnie nie wiedząc co robię, przeszłam tam na poziomie średnim i stwierdziłam, że szczerze już nawet bitwa o śródziemie, taka bitwa o śródziemie, też podobny okres wyjścia, nie? Jest 20 tysięcy razy lepsza niż to gówno. Mocne słowa. Strasznie mi się nie podobało, jak mi być szczera. W sensie, zagrałam w to, przeszłam może dwie misje, trzy. Stwierdziłam, że fabularnie mnie to absolutnie nie wciąga i nie wiem, co właściwie oni chcą przekazać trochę. A zrobiłam chyba trzy potyczki, to była właśnie godzina kolejna. I właściwie przeszłam je absolutnie po prostu lecąc na pałę, nie znając absolutnie frakcji, ich słabych, mocnych stron i rozpierdalając Boga. A nawet włączyłam sobie przez chwilę wysoki poziom tam trudności, nie? Żeby ogarnąć sobie, może nie wiem, może to się zjebane z tymi niskimi, ale nie, znowu przychodzę to jak pojebana, bo mówię, tam się wszystko robi tak samo jak w typowym ETS-ie, takim typowym, niewyróżniającym się ETS-ie. Mhm. Nawet masz takie ogromnie stare gry jak World of Battlekind 3, gdzie w sumie masz 10 niwelacji, ale w sumie są dosyć jakby... Jakbyś miał w sumie 3-4, wiesz co chodzi, tylko że takie bardziej rozbudowane, nie? Bo tak są podzielone dość głupio. Ale mimo wszystko, według mnie tam czasem była większa ilość taktyczności, czy na przykład dbania o swoją ekonomię i powolnego wyniszczania przeciwnika, czy ogólnie jakieś podejść, czy formowania większych grup, a mniej mniejszych, reagowania nimi, niż kurwa w tej grze. A mówiliście wcześniej, mówiłyście o tym... StarCraftie.
Jak to wygląda obecnie ze StarCraftem? Bo ja wiem, że esportowo nadal StarCraft w gruncie rzeczy ma fanów, funkcjonuje. Znaczy szczerze, mimo wszystko. StarCraft jakby jego sława, jego jakby wiesz, chwała nie osłabła, nie? Zwłaszcza przez dużą ilość dodatków do niego i tak dalej, nie? Które dały mnóstwo tych frakcji, że tych Protossów masz kilka frakcji, tych Zergów masz kilka frakcji, ludzi masz kilka frakcji i tak dalej, nie? I szczerze, jak mam przyznać, że mogę nazwać jakiś ETS ogólnie serię trochę ponadczasową i naprawdę dobrą, to jest to właśnie StarCraft. Bo naprawdę zarówno jedynka, jak i dwójka stoją na bardzo wysokim poziomie, są naprawdę ciekawe, jeżeli chodzi o grę. Jest to wymagająca gra i przede wszystkim naprawdę można tam fajnie taktycznie się bawić. I to jest coś fajnego ponadczasowego faktycznie, jeżeli mam przyznać, że osobiście mam na komputerze StarCraft 1 i ilekroć nie odpalę tej gry, to naprawdę świetnie się w niej bawię. I tak samo mam na przykład z Dawn of War'em, czy na przykład z Perforesem, no. To są te właśnie serie gier ETS-ów 3, które zgadzą moje serce i ciężko jest mi po prostu je kurwa krytykować, chociaż mają swoje bolączki oczywiście, żeby nie było. Bo mimo wszystko jakby dobrze się w tym bawisz, nie? Nawet jeżeli czasem twoje jednostki upośledzą się, nawet jeżeli czasem coś spierdolisz, albo czasem coś się zbaguje, czy przeciwnik zareaguje jak dziecko z wodogłowiem. Still, 90% czasu w tych grach spędzam przyjemnie. No, okej. Okay. Mam nadzieję, że nie wyczerpaliśmy tematu, bo ja nie mam nic na liście dzisiaj. Będziemy improwizować, a jeżeli chodzi o StarCraft, to ja nie wiem jak to było z Warcraftem osobiście, bo się nim tym nie interesowałem, bo akurat jeżeli chodzi o świat StarCrafta, jeszcze trochę mnie zainteresował, przy może nie świat, ale raczej gra sama, nie? To z Warcraftem nie mam pojęcia jak to jest, ja ogólnie mam, że tak powiem, trochę wyjebane na całe ten. I StarCraft miał być tak, że oni chyba mieli tam się dogadać właśnie z Games Workshop, coś tam niby nie wyszło. A ostatecznie oni po prostu ludziom, którzy robili StarCrafta, mówili, że mają trochę kalkować te Eldarów, tych kosmicznych Marine i Tyranidów. Bo i to trochę widać, bo to jest dokładnie jakby ten rozkład frakcji, wiesz co chodzi o ich cechy, nie? Ale co jest dla mnie śmieszniejsze, nie? Bo de facto to Warhammer 40 jest de facto, no powiedzmy, takim dziadkiem StarCrafta, nie? Bo to jest jednak trochę już pokolenie dalej, nie? Jeżeli chodzi o GN, nie? I jakby to nie umniejsza tego, że StarCraft jest dobry, nie? Mhm. To bardzo mnie bawi, że dawno była 3 spierdolili absolutnie, próbując zrobić kurwa StarCrafta z niego. Bo to był ich problem. I to chyba jest najlepsza według mnie opinia, jaką słyszałem o tym dawno włożył 3, że on został spieprzony, dlatego że po pierwsze, fabularnie, jeżeli no może nigdy się nie przypiadało do tego, bo to jest dalej styl, wiesz, jakby Warhammer i tam fabularnie to nigdy nie stoi jakoś wybitnie. Przecież zależy, jeśli chodzi o takie ETS-y, to styl miało to jakąś estymę i możliwości, fajnie jakby były zmiany niektóre fajne mechaniki były, ale ciągle. Warcraft'y to były Zergi, Eldarzy to byli Protossi, a Space Marines to byli Teanie. I to właśnie jest... Te fakcje były wzorowane na nich dosłownie i oni potem zwzorowali te fakcje z tego StarCrafta. I efekt jest absolutnie paskudny i tak została chyba po 2 miesiącach porzucona, ale... Widzę, że tam by ci zabrali. Wiem, no moje szczęście w tej kampanii jest jak życiowe szczęście misia Lulka praktycznie. Będę iść dalej i z tą cesarską awangardą będę walczył. Po prostu. No dobra, to ja wchodzę na Sikoku. Ale widzę ci, że Obama też przy Harimie siedzi, żeby zająć. No, siedzi. Zobaczymy, co zrobią. Więc Obama znowu nas, Murzyn, wykiwał, wyruchał po prostu. Jak to w prawdziwej rzeczywistości. Dobra. Jeżeli teraz ktoś ma jakieś wybitne pomysły na pogadankę, to byłoby super. Nie? Okej. Okay. Co byś się nie spojrzałaś, kurwa?
Ej, ja skończyłem załatwiać papierologię do obrony magisterki i Jezus Maria, jaka to jest rzeź. Wydawałoby się, że jak wszystko przeszło na internet, to powinno być łatwiej, ale nie. Jak jest ze 100 papierów do załatwienia, to normalnie łaziłem po uczelni i w różnych punktach, bibliotece, w takim dziekanacie, w takim urzędzie papiery zgarniałem, podpisywałem i miałem już, nie? A teraz to nie jest tak, że każdy urząd wrzuca do internetu dany papier, nie? Tylko ja muszę od nich mailowo dany papier dostać i udowodnić im za każdym razem w awanturze, że ja to ja tak naprawdę. Nie to, że mój mail studencki praktycznie się nazywa Wojciech Kosicki, małpa PWR, ale dobra. I ja pierdolę, jest o wiele gorzej z tą papierologią. Dlatego administracja w Polsce leży, dlatego administracja jest Polska daleko za Murzynami. No, nie mamy temat. Tak naprawdę. Masakra jest przez koronawirusa, bo mentalnie pod względem urzędniczym Polacy w ogóle nie są dostosowani do jakiejkolwiek tutaj technologii. Wiecie, technologii to jest, wiesz co, to jest problem mentalności, że jak działa administracja. Już ci tutaj opowiadam, tylko zobaczę sobie jak to z werbunkiem. A, no ale chciałbym ten. Okej, to tutaj jeszcze. Wyobraź sobie coś takiego. Musisz przygotować papiery na obronę pracy magisterskiej. I nie masz czegoś takiego, że możesz się gdzieś dowiedzieć, jak te papiery złożyć, co powinno być w tych papierach. Bo to jest tak szczegółowe, tak dużo papierów musisz ogarnąć do teczki. Ja kilkanaście papierów różnych, najróżniejszych w różnym celu dokumentów i formularzy załatwiałem. I teraz tak, pytanie tylko. Jak wpisać daną rubrykę, gdzie masz wątpliwość, jak wpisać? Kogo się spytasz? W dziekanacie, w urzędzie? Oni ci nie powiedzą. Oni powiedzą, najpierw powiedzą, że to nie jest ich problem, wprost ci powiedzą. Powiedzą ci, że albo powiedzą ci, na stronie internetowej wszystko jest napisane. Wchodzisz na stronę internetowej i na stronie internetowej masz niejednoznacznie. Na przykład, że w jednym miejscu na stronie internetowej pisze, że musisz zrobić opcję A, a pod koniec strony tej internetowej pisze, że jednak opcję B powinnaś zrobić. I jest taka nieścisłość, nie? Dziekanacie powiedzą ci, że to jest twój problem, albo że jesteś dorosłym chłopcem i powinnaś sama to ogarnąć, tak? I teraz tak, wyobraź sobie sytuację taką, że to nie jest problem, że jest nieścisłość i jak źle zrobisz, no to oni też na luzie powiedzą, no dobra, okej, w porządku, puścimy to. Wystarczy, że zrobisz opcję A, a okaże się, że trzeba było opcję B, przy czym oni ci nie powiedzieli, jaka opcja, bo powiedzieli, że wszystko jest na stronie internetowej, to ci odrzucą dokumenty i będziesz musiała jeszcze raz wszystko załatwiać. Ale to też nie jest tak, że oni wyślesz im dokumenty, oni przejrzą, stwierdzą, że jest źle i ci to odrzucą. Nie. Wyślesz dokumenty i na przykład tydzień będzie u nich to siedzieć, nie zabiorą się w ogóle za twoje dokumenty. Jest 2 dni do terminu składania dokumentów i oni ci 2 dni przed stwierdzą, ale jest to źle, wypierdalaj, musisz jeszcze raz złożyć. No ale są 2 dni do terminu, no to trzeba było wcześniej się za to zabrać, powiedzą ci coś takiego. A papiery u nich leżały tydzień na przykład, nie? Powiem inaczej, na przykład jest cała procedura, gdzie może być kilka wątpliwości. Tyle i na przykład jest wątpliwość w jednym punkcie, drugim punkcie i w trzecim punkcie. To oni ci, powiem tak, odrzucą ci papiery na pierwszym punkcie, nie? I oddają ci na poprawy. Ale oni nie sprawdzili całości i nie zobaczyli błędu drugiego i trzeciego, tylko oni na pierwszym skończyli sprawdzać i od razu ci odrzucają. I ty musisz całą procedurę poprawić dokumenty, jeszcze raz wysłać. I oni sprawdzają jeszcze raz i napotykają na drugi błąd. Nie patrzą dalej, przerywają i ci odsyłają. Wiesz, zamiast sprawdzić całość, nie? I wyhaczyć, że tu jest błąd, tu jest to błąd, tu jest błąd. I to jest nie tylko dziekanat. Z tego, co ja rozumiem życiowo, wszystkie urzędy w Polsce tak działają, że starają się przerzucić odpowiedzialność zawsze na kontrahenta. Wiesz, o co mi chodzi? No, wiem, o co chodzi. To jest rzeź.
pod tym względem i fakt faktem powinienem się przyzwyczajać, bo takie życie i w ogóle, ale co nie zmienia faktu, że dzisiaj jak to nagrywamy, to ja dosłownie 2 godziny temu wysłałem pocztą już całą teczkę uzupełnioną i ja pierdolę, jakoś uszedł ze mnie stres, jak w końcu skończyłem to załatwiać. Bo w ogóle u mnie jest taka historia, że ja papiery musiałem wysłać do 10 lipca pocztą, bo jest COVID-19, więc dziekanat zamknięty, nie pracuje, nie? Przyjmują wszystko pocztą, nie? Ale nie mogę wysłać dokumentów, bo ja część tych dokumentów mogę wygenerować dopiero jak dziekanat pierwszą, poprzednią porcję dokumentów przetworzy. Mieli zrobić to do 3 lipca. Nie zrobili, oni to zrobili dzisiaj w południe. I to ja jeszcze miałem szczęście, ale niektórzy nadal czekają. I teraz sobie wyobraź, że ktoś dostaje przetworzenie poprzednich dokumentów na 2 dni przed oddaniem kolejnej porcji, do 10 lipca. Na przykład dostaną 8 lipca. I co mają zrobić? Poczta nie dojdzie. A dziekanat powie, no to pana problem w tym momencie, nie? No, wygadałem się, ale to może pogadankowo, nie wiem, czy możecie się jakoś do tego odnieść i podjąć wątek, ale tak działa w Polsce administracja. I to nie jest tak, że jakby wam to powiedzieć, że o, to każdy kraj ma taki problem, to jest po prostu urzędnicy, administracja i w ogóle. Dla porównania, w Polsce, żeby założyć firmę, tak, ty musisz się tak przez urzędy przepierdolić, tyle rzeczy musisz załatwiać tygodniami, gdzie często dochodzi do takich absurdów, że na przykład musisz zdobyć papier w jakimś okienku, w jakimś urzędzie A, potem przez 2 tygodnie załatwiasz papierek w urzędzie w zupełnie innym budynku, po czym wracasz z tym papierkiem do urzędu A, do pokoju, który jest tuż obok. W tym momencie, nie? Albo jeszcze lepiej, że... Od razu się przypomina pewien odcinek Asterixa i Obelixa. Tak, tak. Dobra. I w Polsce zakładanie firmy jest bardzo mozolne, gdy w Niemczech tak ustalili procedury, że... Czekaj. To był przyjaciel wujka chyba. Tak, on zakładał firmę w Niemczech. Zajęło mu to 20 minut. Wszystko się załatwiało w jednym miejscu. No. Przy czym to ten sam wujek też opowiadał, że w Polsce mamy taką tendencję działania według procedur. Powiedział, że to chyba dobrze, nie? Działanie według procedur. No nie, bo nie ma procedur na wszystkie sytuacje, na całe życie. Dochodzi do jakiejś niestandardowej sytuacji, to pracownik... Panika! Tak, albo po prostu ten, nie wie co robić, biegnie do szefa, co ja mam robić, nie? I wujek, który właśnie prowadzi firmę księgową, nie, małą w Krakowie, mówi, że no ja pierdolę, to rusz głową i pomyśl, co w takiej sytuacji zrobić, albo zachowuj się jak człowiek, nie? A co, czemu nasza prowincja została ostrzelana? Coście mi zrobili? Kurna, znowu. No dobra. No i tak wygląda sytuacja w urzędach i ogólnie w pracowników, że i teraz tak, mamy COVID-19, mamy niestandardową sytuację i nie ma na nic procedur, na obronę, egzaminy, prowadzenie zajęć. Jezus Maria, jaki chaos. Ja tego uniknąłem na swojej uczelni głównie dlatego, że mamy jedną, poszedłem na jedną z lepiej zrobionych specjalizacji tak naprawdę. Ja poszedłem na specjalizację robotyki, gdzie są tak fajni prowadzący, tak prostudenccy, że oni wszystko dobrze tam ogarniali. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Mm-hmm. Ale normalnie, dziewczyny, to chaos. Na przykład prowadzący w ogóle nie jest podciągany do odpowiedzialności, że w ogóle żadnych zajęć nie prowadzi w tym momencie, nie? Jak studenci mają zaliczeniem zrobić, podejść do obrony i tak dalej, i tak dalej. A
w ogóle firmy nie były, firmy, urzędy nie były przygotowane na taki scenariusz, ale też dlatego, że jak dochodzi do sytuacji kryzysowej, to nikt nie myśli nad rozwiązaniem problemu, tylko kolejna komedia. Mamy sytuację pod tytułem, czy obrony prac dyplomowych, nie, magisterki, powinny być zdalnie, przez internet, na Skype'ie czy coś, czy stacjonarnie, nie? Jak jest zdalnie internetowo, no to szanse, że będą problemy techniczne. Urwie internet i chuj, nie? I co w tym momencie zrobić, tak? To jest stres dużo organizacyjny dla uczelni. Ale z kolei stacjonarnie to jest ryzyko, że w tym momencie dojdzie do większej jeszcze zarażeń i ognisk zarażenia na uczelni. I teraz tak, kto podejmuje decyzję w tej sprawie? No właśnie, kurwa, nie wiadomo. Samorząd studencki zwala to na dziekanat. Dziekanat zwala to na dziekana. Dziekan zwala to na radę prowadzących. Rada prowadzących zwala to na rektora. Rektor na samorząd studencki. I nikt nie jest odpowiedzialny. To jest taki, jak taki gorący kartofel. Wszyscy sobie go przerzucają i decyzja nie była przez 2 miesiące podjęta w tym momencie. Co nie? No dobra. No, to się nagadałem, może trochę prywatnie, ale mam nadzieję, że też nawiązując do ogólnych problemów. Znaczy, powiem tak, ogólnie bardzo często słyszałem różne pierdolenie się z urzędami i ja się bardzo, bardzo cieszę, że jak dotąd miałem bardzo mało do czynienia z nimi. W sumie głównie co tak musiałem urzędowo załatwiać, to rozliczenia podatkowe, co nie? No. I poza tym to praktycznie nic, więc ja się cieszę. Ja się cieszę, że tak mi się póki co wypada, że nie muszę się użerać z takimi rzeczami. No, ale to prędzej czy później w dorosłym życiu, że się tak wyrażę, każdego myślę, że to złapie. Znaczy, powiem tak, na przykład w kwestii zakładania firmy, co nie? No. Ja już teraz wiem, że jeśli kiedykolwiek wpadnie mi do łba zakładać firmę, na pewno nie w Polsce. Tak, oczywiście. Ale chyba nie jestem pierwszą osobą, która wam o tym też mówiła, nie? No nie. Ja mówię, ja już wcześniej akurat historię przetrawiałaś. Tak, i już wcześniej doszłam do wniosku, że jeśli zakładać gdzieś firmę, to nie w Polsce. Tylko znaleźć sobie jakiś kraj, który będzie lepszy do tego. Czechy, kurwa, nawet. Czechy w sumie są... Czechy... Ogólnie rzecz biorąc, jest ciekawym tematem, jak po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej stała się ona troszeczkę politycznym i gospodarczym przewodnikiem tego bloku bardziej wschodniego, europejskiego. Jak troszeczkę... Ja wiem, to będzie to straszna polityka, ale jak za czasów PiSu zostało to bardzo zaprzepaszczone. O tym się tak powszechnie nie mówi, raczej się kłóci, czy zostało zaprzepaszczone, czy nie zostało zaprzepaszczone, może nigdy nie było. Wiesz, zależy kto jaką ma opinię i czy jest po stronie totalnej opozycji, czy naszego rządu, różnie do tego tematu podchodzi. Ale nie wchodzimy dalej w głąb tego tematu. Polska była w gruncie rzeczy, oczywiście była słabsza, była bardziej podległa gospodarczo takiej Francji czy Niemcom, ale kurde, no przepraszam, o jakich państwach mówimy w tym momencie. Ale nie uwzględniamy, że w momencie, gdy zaczęliśmy tracić tę pozycję, takie państwa jak Czechy, Słowacja, Węgry zaczęły ze sobą się trochę napierdalać o względy w Unii i tę pozycję. I w tym momencie na przykład Słowacja, która szła drogą anty-Unii Europejskiej, tak? W momencie afer z Orbanem i Kaczyńskim, ich premier w ogóle zmienił tok myślenia i zaczął dogadywać się jak najbardziej z Parlamentem Europejskim. I w tym momencie pozycja Słowacji się umocniła, tak? Znaczy, ogólnie ja tak chcę powiedzieć, że mnie fascynuje w Polsce taki trochę pogląd, według którego traktuje się trochę Unię Europejską jak wroga z jakiegoś powodu. Bardzo. Co jest dla mnie kompletnie dziwne i głupie, zwłaszcza patrząc na to, że Unii Europejskiej zależy na rozwoju Polski, bo rozwój Polski to jest rozwój także reszty Unii, co nie?
Obama dostaje w pierdol. Przepraszam. Z uwagi na to, że dążymy coraz to powoli do tej integracji europejskiej i stworzenia konfederacji Europy, co nie? No. To tutaj pod tym silniejszym krajom Unii zależy raczej na tym, żeby te słabsze zbastować, że tak powiem, ponieważ to spowoduje, że cała Unia będzie silniejsza. Wiesz, często jaki argument mnie bawi? No. Że jesteśmy, trzymając się Unią, jesteśmy śmietnikiem gospodarczym dla Niemiec. Że Niemcy nas wykorzystują gospodarczo, narzucając różne regulacje Unii Europejskiej. A tak, to... I przy czym jeszcze a propos tego, jak przez decyzje polityczne oddalamy się od Unii. Nigdy się nie oddalimy od Unii, bo Unia nas potrzebuje. Unia nas potrzebuje, bo jesteśmy potęgą gospodarczą przez nasze położenie, gdzie szlaki handlowe się przecinają i ten jesteśmy spichlerzem Europy i w ogóle. Ja pierdolę, czy przepraszam, nasza pozycja geograficzna nie miała znaczenia jakoś w XV wieku, XVI wieku? To jest ten argument myślenia takiego pseudohistorycznego w gruncie rzeczy. Właśnie o tym mówiłem, jeżeli chodzi o walkę poszczególnych państw w pozycji lidera tego bloku. Czesi zrobili duże inwestycje w rynek programistyczny. Ja naprawdę naprawdę rozważam szukanie pracy nie tyle co w Niemczech, Austrii czy w Szwajcarii, co właśnie w Czechach, bo to się zrobił raj dla programistów dosyć. I to jest... To jest ciekawe, że te państwa w gruncie rzeczy inwestują w relacje gospodarcze z Unią Europejską, bo chcą skoczyć na pierwsze miejsce w tych relacjach z tego bloku, które kiedyś zajmowała Polska. A które, nie oszukujmy się, no nie może już zajmować przy tym pokazywaniu wszystkim faka naokoło. No. Okej, ja się trochę wypsztrykałem. Nie, ja się może powiem lekko. No? Nawet też jest bardzo głupio, w sensie jakby... Ludzie dla mnie są strasznymi krótkodystansowcami, wiesz co chodzi, nie? No. Że ogólnie, mówmy się, cały proces jakby, nawet jakbyśmy już naprawdę się upali i chcieli wyjść z Unii, nie? To cały ten proces i ogólnie co de facto nam grozi, w sensie wiesz, tak jakby z czystego faktu opuszczenia jej, nie? Jest tak no. Pływa ogromne. I tak by nas bardzo zabolało w dupkę, żebyśmy mogli się cofnąć do pijadolnego poziomu Ukrainy takiej, nie? Albo pijadolnej Bułgarii, czyli wiecznych biet europejskich, nie? No. Szczerze, to, że statek cię położył, no pływa zajebiście, dlatego ten... Dopiero co chcieli prowadzić Cybię, Rosjanami pływa na północ od nas tam gazociągi, nie? Mhm. Przez Bałtyk, bo taniej wychodzi. Nie, a szczerze, dla mnie to jest takie głupie myślenie, w sensie, i czy śmietnik Europy? Według mnie nie, w sensie jakby to nie jest wina Europy, tylko to jest wina nasza. W sensie, to jest nasza wina, jak w jakiej my sytuacji się znajdujemy, bo my, bo to jest czysto polityka gospodarcza Polski. My nie, jakby, nie dajemy swoim tym przedsiębiorstwom szans, my je zabijamy de facto. My nie dajemy swoim młodych szans, my ich wysyłamy na zachód. Dosłownie, mamy polityków, którzy kazali przyjść spiedać naszym młodym, którzy chcieli po prostu godnie żyć w Polsce, wypiedać na zachód, jak mają, jakim wpływa w dupach się poprzewracało. Więc czego my oczekujemy? I jeżeli mogę, nie podoba mi się tutaj pewna retoryka u ciebie, którą chciałem... Znaczy ja wiem, że pewnie nie o to ci chodzi, ale chciałem to wyjaśnić właśnie, że na przykład rząd robi wszystko, żeby właśnie ci Polacy młodzi zostawali w tym momencie. Tyle, że to się nie sprowadza do mówienia, że zostawajcie w Polsce, tak? Tylko to, o czym mówi... O kurna. To, co mówi Luiza, jest związane z układaniem tak prawnym gospodarki, tak, regulacji poszczególnych, też urzędniczych, o których mówiliśmy, żeby przedsiębiorstwa w Polsce chciały się rozwijać i młodzi chcieli pracować w Polsce.
bo to nie jest kwestia nawołujmy propagandą, żeby zostawali w Polsce, tak? Mhm. Tylko powinni jakoś stworzyć warunki do tego. Przepraszam, ja mam tutaj bitwę z samurajami, to jest moja armia przygotowana samurajska i pokazuje mi, że mam bardzo małe szanse na wygranie bitwy i nie do końca wiem dlaczego, bo oni mają piechotę, piechota cesarska się nazywa. To są strzelcy. Czy oni w walce wręcz są tacy dobrzy? To jest elitarna, ale ciągle piechota liniowa. To jest, czyli myślisz, że komputer tak szacuje, ale byłbym w stanie ich pociąć? Możliwe. Znaczy, to nie jest jeszcze wojsko to najbardziej elitarne, ale to jest wysoki tier wojska średniego, że tak powiem. Wiecie, co jest dla mnie najbardziej śmieszne w całej naszej sytuacji, jakby tego, że my jesteśmy bardzo nieodpowiedzialni tak naprawdę jako państwo, nie? No. Tego, że ogólnie Unia Europejska ulatuje nam dupę za sam fakt tego, że jesteśmy w Unii, a de facto według mnie nie powinna tego robić, bo ogólnie prawdopodobnie zostanie albo opozycja, albo ten Unia Europejska sama okryzys, który powstanie w Polsce, ponieważ aktualnie to, co my robimy w Polsce, to jest najgorsze, co chyba można robić gospodarczo. I by się tak zajeżdżały, nie? No sorry, ale przydałby się odcinek w sumie zrobić ten cięcie. No, mamy 36 minut. No. Będziemy kontynuować ten temat w przyszłym? No myślę, tak. Myślę, że warto, nie? Dobra, no to tutaj kończymy ten epizod i będziemy kontynuować temat w kolejnym. Pa, pa. Dziękuję za uwagę i bye bye.